Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. A my dzisiaj sobie lecimy na Destonie. Dalej mamy ten Deston, ostatnio heady porozdawaliśmy, dosyć ładnie nam wchodziły. Parę główek tam wpadło, zobaczymy jak będzie tutaj dzisiaj. Jeszcze zobaczymy, czy mnie dobrze słychać, czy wszystko jest git. Bo się troszkę bawiłem w ustawieniach mikrofonu, dlatego że strasznie mi zbierało klawiaturkę. Jak pogrywałem, to ją troszkę tutaj wyciszyłem sobie i powinno być chyba lepiej. Dobra, lądujemy sobie tutaj na te domeczki, na to osiedle z basenami. Tutaj powinno być trochę ludzi, bo to jest taka miejscowa dosyć popularna miejscowa, gdzie trochę ludzi sobie lubi tutaj polecieć. Więc zobaczymy. Jeszcze trochę te gardło, jak widzicie, szwani, ale już jest ludzie git. Już jest git, już mogę normalnie pograć, już wróciłem do żywych, więc teraz można te gierki klikać. Nikt nie poleciał na ten domek, gdzie my lecimy. Odbili chłopaki na prawo, czem na lewo, więc spokojnie. My tutaj sobie modujemy, kałach na wejściu. Kałach ostatnio fajnie dosyć nam tutaj gierkę zrobił. To sobie tego kałacha też wezmę. Oła, chyba jest dużo ludzi, bo delikatnie tutaj widzę, że FPS-ik się zmniejszył. No i dlatego trzeba ten komputer nowy, nie? To takich problemów nie będzie. Dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj ludzie emeczkę jeszcze, dobra. Kałach, emka, spoko. Beryl, kask, to też sobie uzupełnię. A to jest SKS. Biorę tego SKS-a. Czapa, kałach, okej. Okay. Dobra, tutaj na amunicję trzeba uważać, nie? Bo ta amunicja się przyda. Chwyt, lepszy plecak. Celownik jeszcze jakiś. Jeszcze jakiś celownik, będziemy ludzie tutaj już ze wszystkim ustawieni. Ja mam patelkę, biorę. Brakuje celownika, no nie są, trzeba będzie na tej muszce polecieć chyba. Jeżeli tutaj nie znajdziemy niczego. Amunicję trzeba podnieść, bo tym kałachem jednak gramy. M24, też spoko. Co sobie wezmę i kamizelka jest, więc git. Biorę dragunów. Dragunów też jest jakąś fajną opcją w miarę, nie? Tutaj. A zostaniemy przed M24 z racji tego, że ostatnio tym karem jak graliśmy, no to wchodziło elegancko. To był kar bodajże, już nie pamiętam. O, panie. Dobra. Ale poszło futrynę wszystko. Dobra, mamy go. Wszystko poszło, ludzie, barierki, nie? Od tego, ale udało się go krapnąć. Więc podejście zrobiliśmy takie. Słabe, ale jest, nie? Ale coś jest. To bierzemy, okej, idziemy dalej. To wyrzucamy. Tutaj sobie zestawię, tutaj bandażyki. Idziemy dalej. Pyk. No mamy tutaj cały czas tą muszkę, ale już jest, wiecie, fraguś na koncie. Ten kałach mocny jest jednak, tym kałachem się całkiem fajnie gra, powiem wam, że na blisko jak się spotykacie z przeciwnikami, jest to naprawdę potężne. Mi się tym kałachem dobrze gra po prostu, jak tym kałachem się bawię ostatnio. Więc to kałasza będziemy chyba ogrywać częściej dosyć. No na Ace'a się nigdy nie przerzucę, Ace mi tak nie siedzi, że to jest, ludzie, szok. Ale kałach, jak widzę, no, fajnie działa. I po ogólnie tym... Tą amunicję kałachową, jak sobie pogrywam, to jest spoko. Czy to kałach teraz wchodzi, czy berylem jak grałem, też jest fajnie. Też się bawiłem przecież tymi. Chociaż z karami, skary już są M-kowe, ale coraz więcej jest takiej broni, które sobie ogrywam. Tak troszkę ciszej tutaj. Mówię, bo chcę też namierzyć przeciwników, jak ktoś jest w tych domkach, nie? Trzeba mocno słuchać. Bo wiem, że tutaj mogą być po prostu. Wiem, że tutaj mogą być ci goście, trzeba grać z głową. Rozsądnie, podejmować decyzje dosyć mądrze. Aktualnie, bo to wiecie. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś tutaj nie kampie na górze. No za chwilę nie dojedzie. Pełna powaga, moi drodzy. O właśnie, słyszycie, jak jest snajpera już działa. Dobra, idziemy tam, może go namierzymy, może go walniemy. Tak jakby z tego domku coś poleciało. Fajnie, bo gdyś dostałeś w okno się teraz, wiecie, wystawił i dostał łeb, nie? A niestety nie widać go. Strefę mamy? Nie mamy. Ale tutaj możemy chwilę poczekać jeszcze.
Bo czuję, że nie jestem tu jedyny, nie? Tej ludzi bardzo dużo leciała. Ale tych strzałów nie było słychać. Więc wydaje mi się, że szanse na jakieś reagi ma. O właśnie, coś tutaj zapłonęło. Coś tutaj się dzieje, coś tam wybuchło. Coś strzeliło. Więc warto teraz ludzi obczajać to. Z tego okna możemy kogoś wyhaczyć. Gorzej, jak ktoś nas wyczai i my za chwilę dostaniemy łeb. Jak ja się tak wystawiam tutaj. Ogólnie w tych oknach łatwo jest trafić kogoś, jak ktoś jest celowany. Jak ktoś tak będzie celowany w oknie, to nie jest problem trafić, bo to sama głowa w sumie wystaje, więc wystarczy, że przymierzycie, strzelicie i te głowy po prostu wchodzą. Tak dosyć chillowo. A jak nie traficie, no to unlocko, nie? Ale ogólnie większość takich strzałów tutaj to są celne strzały w głowę. Jeżeli już ktoś wystaje w oknie, to jest na pewno głowa taka do strzelania. I siadają na dupie. Siadają ci przeciwnicy na dupie dosyć luźno. Zdarza się, że dwójki nie przebijecie, nie? No ale to jest pomg. Także takie rzeczy to są w miarę normalne, że raz na dwójce zabijacie. O, ale fajny pieski, nawet nie wiedziałem, że to jest. Czasami jest właśnie tak, że traficie w dwójkę, taką M24 kask dwójkę i go zbijecie, ale gościa nie położycie. A czasami jest tak, że traficie z SLR-y w łeb one-shotem i go zabijecie, nie? Więc no, RNG. Losowość jest dosyć duża, jeżeli chodzi o te snajperki na takie dalsze odległości. Bo z tej odległości wydaje mi się, że jak ktoś miał dragonowa i dobrze trafił w łeb, to mógłby złożyć na strzała. O, tutaj jest, dobra. Jest ziomo. O, no i kłopoty, widzowie. Był pewniaczek i nie pykło. On już coś wie. Jak to książyło mówi, ja już coś wiem. Teraz musimy się pilnować. Miał goś MK i MP5 na tą migą. Czy on stąd uciekł? Trudno wyczuć. A pobawimy się z nim trochę. Możliwe, że uciekł stamtąd. Po takim granacie czuję, że mógłby dostać. Nim delikatnie. Właśnie, to jest MP9 ileś miał i tu MK ileś tam. Zapomniałem liczby. 12, 13. Dobra, gdzie on jest? Za tym traczkiem go nie ma już na 100%. No ten granat siadł dosyć ładnie, że jakby był, to spadł. No nic, no musimy zrobić tak. Hop. I obieguwa. Też się na niego nie wpakować teraz już, nie? No taki mist to jest, ludzie, wiecie, no to jest na przegranie gierki. Czasami. Amunicję biorę. To biorę. Chociaż nie, miej ammo. A sobie granaty wezmę jeszcze. Te granaciki jednak fajne. Potrafią, wiecie, zrobić gierę. Dobra, biegówka zrobiona. Strefy nie ma, ale do strefy dobiegniemy. O, to się nie ma co martwić, nie? A jak będziemy biec do strefy, sobie środek jeszcze wezmę. A żeby nie było przy piksu. I jedziemy ludzie. Jeden frag na razie, no drugi była okazja zdobycia, ale żeśmy no nie trafili. Gdybym go trafił raz, to czuję, że wtedy już by było inaczej trochę, bo on by się bał, nie? I musiałby się chować, kombinować na blisko, żeby ktoś go tam nie przehaczył, leczyć się. Ta gra by inaczej trochę wyglądała. A tutaj to tak trochę nie pykło. Ale te granaty, kurczę, no ładnie dosyć poleciał na nejdzik. Widziałem, że aż tak daleko można je rzucać. Widzicie, ja gram w PUBG 2000 godzin. I ta
takie rzeczy, nie? Dobra, cały czas się człowiek uczy jakby, no każdej gry. W sumie tak jest, w każdej grze, że jeżeli gracie w jakiegoś multiplayera, a właśnie typu PUBG, czy Call of Duty, czy też, nie wiem, Counter-Strike, czy League of Legends, człowiek się cały czas uczy jakby z tych gier, nie? Z każdą grą zdobywa jakieś nowe doświadczenia. I wiecie, no raz się jest dobrym i się zdobywa 10 fragów, się klika każdego po kolei, a raz się jest gorszym trochę i się gra, wiecie, 20 gierek i fraga nie zdobędziecie, nie? No tak to czasami bywa. W komentarzach ostatnio ktoś mi zarzucił, że nie wrzucam meczy, gdzie nie ugrywam tych meczy. Że wrzucam same mecze, gdzie coś się dzieje, że same mecze wrzucam, gdzie wygrywam. I w sumie tutaj to jest dla mnie delikatna brednia. Ponieważ ja wrzucałem mecze nieraz przez tydzień czasu, gdzie nic nie ugrywałem. I już zaczęliście pisać w komentarzach, że w mega dęciach jestem i grać nie umiem w tą grę. No ale takie mecze też się pojawiały, więc ktoś tutaj do końca może nie śledził kanału. No i tutaj właśnie dementuję takie pomówienia, bo były mecze, gdzie też nic nie grałem. Dobra, postaję sobie podjechać do tych domków na razie. Chcę podleczyć, ale już musimy stąd dzidować jednak, te domki nie są dla nas przeznaczone. To sobie podjedziemy tutaj na tego kampa. Kampik, no taki główno kampik, ale chociaż się podleczę. Typowo leczonko tutaj zrobimy. Więc zestawik, energetyk, jadymy. Pyk. No, delikatną bombę dostałem od niego. HP pełnego nie miałem. Mogła się nam gierka skończyć takim czymś, ale udało się. Możliwe, że to był gość, na którego strzelałem i go nie trafiłem, nie? No jest taka szansa, jedziemy w stronę mostu. Bo arenkę sam minąć będę musiał, że przejadę tutaj bokiem. Faktycznie. Drzewa tutaj stoją, trzeba uważać. Żeby się jakoś zaraz na tym nie wyłożyć. Dobra. Arenka. Prowadź mnie tą drogą, żeby tutaj zrobić jakiś driftik szybki, że ten most ominąć. Czy ktoś będzie na tym moście? Jest taka szansa. Czy go ominiemy? Damy radę. Oby nie było głowy teraz na przejeździe. Bo snajperzy się czają wszędzie. Chciałbym tam gdzieś tam sobie pojechać, na górę mapy. Ale widzę, że spadochronik leci też. No i patrzcie, na kamerze TPP taki spadochroniarzy widzicie cały czas. I wtedy można pod nich zagrać. A tutaj, no niestety, nie zerknę i już nie zauważę. Ale gdybyśmy tak grali, wiecie, pod to, no to dałoby się go przymierzyć i sobie go później łatwo dosyć kropnąć. Jedziemy na ten kamping tam na górę. Gasimy silnik. Nie wiem, czy ktoś... koło nas nie przebiegał, ogólnie. Jak jechałem na tym zgaszonym silniku. Dobra, jedziemy stąd dalej na ten kampik. To sobie pominiemy. Chcę zająć miejscówa, chcę zająć jakiś domek, żeby mieć już, wiecie, później pozycję do strefy. W miarę taką luźną. O, tutaj nawet możemy wjechać. Spoko się wydaje, zwykły domek sobie stoi. Parkujemy auto. I od tego sobie zagrywać można. Ktoś był tutaj, nie? Bo domek otwarty ogólnie jest. Ale tak, strefę mamy. Przejdę sobie wyżej od razu, żeby być na miarę bezpiecznej pozycji. Tam wiatraki się bujają, kurczę, tak. Latam, żeby się nie pakować na to. Oj, kręcimy w nosie za chwilę, a psik będzie. O! Panie, dobrze, że ryja nie urwało. Dobra. Gdzie jest kolejny? O, fuck, ale źle poszło. Tragedia. No to jest ten kampik. Kampik, na którym mogą być ludzie. Ale nie mam gdzie się schować. Taki open space cały czas. No musimy głowę strzelać. Jest to mecz, w którym musimy się skupić na strzelaniu głów po prostu. Tutaj nie ma ludzie czasu na jakieś miskliki, misshoty. A już się zdarzyło w tym meczu dosyć mocno nie trafić. Więc trzeba będzie uważać. Kałak wszedł, nie? Ale zwykłe bronie mogą być problematyczne. I że nikt tutaj nie czai w tych oknach. A, bo to nie ma okien.
Okej. To jest ładny opajnik dosyć. Czy się można schować w razie czego? O kurczę, tak średnio. Tu się można schować. Tu się można schować i sobie tam popatrzeć trochę. Żeby mi ktoś chyba nie urwał. Wydaje się być git, wydaje się być czysto. To też, ale ten meczek spokojny. No patrzcie, no gramy tutaj 20 minut. 15, popatrzyłem na timer. Widzieliśmy tak naprawdę dwóch typów tylko. Gdzie wylądowaliśmy na miejscu, gdzie było tych ludzi trochę. Ale póki co dwóch gości tylko spotkaliśmy. Więc spokojnie tutaj mamy, bardzo, bardzo spokojnie. Dobra, gdzie tutaj są goście? Strzały słychać cały czas, nie? Ale daleko bardzo. Leci dropik. Okej, dropik jest w strefie. O Jezusie. Strefa będzie ciężka. Strefa końcowa będzie, ludzie, mega ciężka. Do ogrania, bo trzeba będzie na domki wbijać. Jest gość na tych wynalazkach. Więc tak, pasuje sobie zrotować do tego domku. Jeżeli się on wystawi, to mu trzeba będzie głowę rozdać. No będziemy musieli trafić w łeb. Wejdę sobie tutaj. Jak on nie dostał, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Bo widzieliście to? To perfect shot. Dobra, jest głowa. O, aż musiałem podskoczyć na fotelu. Udało się. Sam łeb wystawał i trafiliśmy, ale... Ten pierwszy strzał był trafiony, wydaje mi się. Ten pierwszy strzał powinien wejść z niego. Ten drugi, no... ryzykowny dosyć mocno. Dobra. Czy dobrze założono? Dobrze. Jak ten gość mnie objął z tyłu jakby? Nie mam pojęcia, ale... Idę stamtąd. Serio? 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 Ten gość jest w takim miejscu? Powodzenia w tej gierce. Okej. Nie jest taka mnie gdzieś? Nie. Rzucaj sobie te granaty. O. No i się zaczynają kłopoty, ludzie. Walą w nas z dwóch stron. No to nie do ugrania. No patrzcie, tutaj kogoś ma miejscówę. I gość tę grę przegra. Gość tej gry nie wygra, bo nie ma opcji zejścia stąd. Bo widzę, że spadochronu też nie ma, tylko ma zwykły plecak. No nic, ludzie, no takie gierki są, no. No gość gra... Chyba, że strefa mu się ułoży to idealnie, no to wtedy może coś ugra. Jeden frag na koncie, jeden frag na koncie. Nie pykło. No ja dwa fragi, ale gościa jednego fragu. No i patrzcie, mierzy go i co on tutaj pokombinuje? No nic nie kombinuje, no będzie mierzył, mierzył dwa dni. No i patrzcie, 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 jaki szczur. No nienawidzę tego typu graczy. No dobra, no i ma kolejnego fraga. No uda mu się to. No ciężko by było, gdyby tego fraga nie zdobył. A do mnie pluł cały czas, ale tutaj nie strzeli. Tam ma drugiego po lewej jeszcze, patrzcie. Taka miejscówka fajna do fragowania, no ale to nie jest do wygrania gry. Miejscówka, bo on stąd nie zejdzie. Patrzcie, jego nie trafił, mnie trafił idealnie. A idźcie z tym meczem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam.